Klasyczna pani jesień to rudzielec, najlepiej z zielonymi albo piwnymi oczami, no i oczywiście z piegami. Ale pamiętajmy o tym, że jesienie nie zawsze tak wyglądają. Jak jeszcze mogą wyglądać jesienie i jakie zestawienia kolorystyczne do nich najlepiej pasują? W dzisiejszym filmie zapraszam. Przyszedł czas na zestawienia dla typów jesiennych. Jest już film o typach wiosennych, o typach letnich i o zestawieniach kolorystycznych, które najlepiej dla tych typów pasują. Natomiast dzisiaj jesienie. Dla przypomnienia, albo może jako nowa informacja dla osób, które widzą mnie po raz pierwszy, analiza kolorystyczna, na której pracuję, jest oparta nie o cztery pory roku, wiosna, lato, jesień, zima, czyli taki podział, który jest najbardziej rozpowszechniony, tylko o 12 typów kolorystycznych. Co oznacza, że mam 3 wiosny, 3 lata, 3 jesienie i 3 zimy. Także dzisiaj zajmę się właśnie tymi trzema typami jesiennymi. I teraz tak naprawdę, co to oznacza być jesienią? Jesień w tych czterech porach roku, to co wspomniałam na samym początku, jest przeważnie ruda, ma piegi, ma zielone oczy, ma przeważnie taką skórę złocistą, brzoskwiniową, raczej się nie opala. Natomiast w 12 typach kolorystycznych mamy 3 jesienie, które tutaj teraz widać i można zobaczyć, że one od siebie bardzo się różnią. Ta środkowa, klasyczna, ta taka nazywana w 12 typach ciepłą jesienią, najbardziej przypomina tą właśnie z czterech pór roku. Natomiast mamy jeszcze zgaszoną jesień, czyli tą, która ma w sobie trochę, można powiedzieć, cech lata. I mamy jesień ciemną, czyli taką, która ma w sobie trochę cech zimy. I teraz, zgaszona jesień to przeważnie ten typ, który może mieć nawet włosy blond i to nawet takie popielate, może mieć szaro-zielone oczy, niebiesko-zielone oczy, szaro-zielono-niebieskie oczy, tak naprawdę to jest taki typ, który ma w sobie najmniej jakby wyrazistości z tych typów jesiennych. Jeżeli chodzi o opalanie się, o skórę, to ona przez większość roku jest dosyć jasna, natomiast dosyć dobrze się opala, niekoniecznie na długo, ale dosyć dobrze. Jeżeli chodzi o tą ciepłą jesień, to już wcześniej mówiłam, to jest ta najbardziej taka klasyczna, najbardziej ruda. Ciemna jesień natomiast to jest taki typ południowy, to jest taki typ latynoski. Można powiedzieć, że taka kobieta przypomina bardziej Hiszpankę czy Meksykankę niż taką typową Słowiankę. Czyli ona jest cała taka, można powiedzieć, ciemna. Oczywiście wizerunkowo ciemna. Ma ciemne oczy, ciemną oprawę oczu, ciemne włosy, śniadą cerę albo taką, która się bardzo szybko opala. I teraz, jak powinny ubierać się jesienie? Oczywiście, jeżeli myślimy sobie o jesiennych kolorach, to nie możemy zapomnieć o złotej polskiej jesieni. Czyli wchodzimy do parku, mamy korony drzew, które mają taką ferię barw, jeżeli chodzi o takie ciepłe, ale trochę takie ciężkie, takie zgniłe, trochę ukiszone kolory. To znaczy zieleń już nie jest taka świeża, trawiasta, jak była wcześniej, tylko ta zieleń jest taka zgniła. To znaczy, że ona ma w sobie trochę pomarańczu. Oczywiście, jeżeli chodzi o zgniłą zieleń, można też powiedzieć, że mamy odcienie wojskowe, khaki, oliwkowe. Na pewno wszelkie odcienie brązu. Od takiego brązu, który można zobaczyć na korze drzew, po gorzką czekoladę, brunatny odcień brązu, poprzez takie rudawe, ciepłe brązy, ale też na przykład mleczną czekoladę, aż do takich bardzo zgaszonych, kamiennych brązów. No i takich brązów, które już są na skraju z pomarańczowym i z żółtym, czyli karmel, tofi, takie odcienie, które są bardzo delikatne, no i oczywiście taki jakby wypłowiały brąz, czyli beżowy. Nie można też zapomnieć o odcieniach, które kojarzą się z pomarańczą, z cegłą, z rdzą, musztardą, szafranem, topazem. Jest bardzo wiele takich odcieni, które są na przełomie pomarańczu i żółtego i gdzieś tam czasem, jak je przyciemnimy, zahaczają o brązowy i to są właśnie takie kolory, które przyporządkowujemy do jesieni. Czy w typach jesiennych nie będzie w ogóle błękitu? Oczywiście, że będzie, ale będą to jego takie cieplejsze, może idące trochę w stronę turkusu odcienie. Czy nie będzie różu? Będzie róż, ale to też będzie taki róż, który będzie bliżej czerwieni, czyli na przykład może to być amarant, może to być malina, także takie ciemne i ciepłe róże. Jeżeli chodzi o fiolety, to na pewno wszelkie
owoce i warzywa, które mają kolor fioletowy, które mogą się kojarzyć z jesienią, to śliwka, taka węgierka, która jest taka srebrzysta, no i oczywiście oberżyna. I teraz tak naprawdę cały ten zestaw kolorów trzeba by było podzielić na te trzy typy jesienne. I jak je dzielimy? Biorąc pod uwagę całą tą paletę kolorów i biorąc pod uwagę nazwy tych trzech typów jesiennych, czyli zgaszoną, ciepłą i ciemną, to właśnie wybieramy sobie w ten sposób, że zgaszona jesień bierze te najbardziej zgaszone, miękkie, takie wypłowiałe, trochę wypalone kolory i łączy je ze sobą. To znaczy nie chodzi o to, żeby wybrać jeden kolor i ubrać go przy twarzy, a cała reszta nie ma znaczenia, bo tak naprawdę w ubieraniu się cały zestaw ma znaczenie, a nie tylko ten kolor, który mamy przy twarzy. To znaczy do analizy kolorystycznej ten kolor ma największe znaczenie, natomiast jeżeli chodzi o stylizowanie, czyli po prostu ubieranie się, to ma znaczenie cały zestaw. I teraz, co to znaczy wybierać najbardziej zgaszone odcienie? To znaczy, bierzemy na przykład sobie zieleń, ale zieleń oczywiście tą taką oliwkową, to może być nawet taka wyprana oliwka, łączymy ją z beżem i na przykład z taką wypłowiałą cegłą. I to będzie piękny zestaw właśnie dla zgaszonej jesieni. Innym zestawem dla zgaszonej jesieni może być wykorzystanie właśnie takiego trochę wypłowiałego błękitu. A właściwie mam na myśli bardziej taki odcień denimowy, czyli jeansowy. Czyli można powiedzieć, że to będzie jakiś taki odcień ciemniejszego błękitu. I to jest ten kolor, który zgaszona jesień zabiera sobie ze swojego typu siostrzanego, czyli zgaszonego lata, ale ubiera go dookoła właśnie tymi jesiennymi kolorami ziemi. Czyli mamy na przykład jesienny, taki właśnie jeansowy odcień, ale do tego będzie na przykład kurtka skórzana w odcieniu karmelowym i do tego będzie odcień takiego delikatnego bordo jako koloru takiego bardzo wyrazistego. Można też wykorzystać zestawienie w oparciu o kamienny brąz. I ten kamienny brąz to jest taki brąz, który ma w sobie dużo szarości. On jest taki bardzo szarawy i będziemy do niego dodawać odcienie na przykład takiego amarantowego różu, czyli różu, który jest miękki, niekoniecznie zgaszony, w sensie wypłowiały, ale miękki i będziemy łączyć go z odcieniami wojskowej, ale też takiej wypłowiałej zieleni. To jest teraz bardzo modne zestawienie. Bardzo dużo takich militarnych kolorów jest w sklepach i bardzo modne są teraz odcienie różu. Także takie zestawienie, jeżeli jesteś zgaszoną jesienią, na pewno w sklepie teraz dla Ciebie się znajdzie. Kolejna jesień, czyli ciepła, to ta, która może ubierać się w najcieplejsze, najbardziej takie typowo jesienne kolory. Problem zaczyna się wtedy, gdy połączymy je wszystkie ze sobą i zaczynamy wyglądać trochę, no ładnie można to nazwać nienowocześnie, natomiast można by było powiedzieć po prostu babciowato. To znaczy, że to są takie trendy i kiedy otworzymy na przykład sobie książkę o analizie kolorystycznej z lat 90., to tam jesień taka klasyczna jak jest ubrana. Oczywiście w rudość, w zgniłą zieleń i do tego na przykład mleczna czekolada. I to jest takie zestawienie, które jest bardzo ciężkie i takie właśnie stare, takie nienowoczesne. Natomiast nowoczesna, ciepła jesień powinna oczywiście wykorzystywać te kolory, ale zestawiać je w taki bardziej sposób, który jest na czasie. Czyli jeżeli wybierzemy sobie coś, co jest rudością, to zestawmy to na przykład z odcieniem, który będzie zapożyczony z ciepłej wiosny, czyli z typu siostrzanego, czyli tą rudość, taki rdzawy odcień czerwonego brązu, można powiedzieć, będziemy na przykład zestawiać z takim odcieniem turkusowym. Będzie to bardzo takie nowoczesne zestawienie i do tego można na przykład dodać jeszcze zgniłą zieleń. Piękne zestawienie, bardzo nieoczywiste, bardzo takie przykuwające uwagę, ale też nie będzie właśnie takie stare. Jeżeli chodzi o ciepłą jesień, to jest też kolor, typ, który będzie przyjmował bardzo dobrze odcienie, które będą takie złote. To znaczy można zastosować złoto, które teraz znowu jest bardzo, że tak powiem, w trendach. Mamy bardzo dużo złotych butów, nawet pojawią się złote torebki, złote kurtki, wszystko się po prostu teraz robi złote, nawet takie lustrzano złote. I to będzie kolor, który będzie bardzo ładnie unowocześniał właśnie tą dosyć taką ciężką paletę ciepłej jesieni. Ciemna jesień to ten typ kolorystyczny, który w swoim typie siostrzanym ma ciemną zimę. Ciemna zima, czyli ten taki chłodniejszy typ kolorystyczny, będzie pożyczał ciemnej jesieni
parę kolorów. I teraz ciemna jesień będzie pięknie wyglądała w takiej klasycznej, ciemnej czerwieni, na przykład połączonej z starym złotem. Dodatkowo można dodać do tego granat, czyli wpływ właśnie tej zimy na ten typ kolorystyczny. Inną propozycją dla ciemnej jesieni będzie bordo połączone z małą ilością beżu. Czyli można powiedzieć, że te same dwa kolory można zastosować dla wszystkich trzech typów jesiennych, bo przecież każdy może ubrać bordo, każdy może ubrać beż, tylko w różnych proporcjach. Tak jak zgaszona jesień, ten najbardziej miękki typ z jesiennych, będzie dużo beżu, mało bordo. Powiedzmy, ciepła jesień będzie miała pół na pół, a ciemna jesień będzie miała dużo bordo, mało beżu i na przykład to bordo jeszcze będzie obciążone taką ciemną, gorzką czekoladą. Podsumowując, można powiedzieć, że każdy z tych trzech typów jesiennych ma bardzo podobną paletę, tylko inaczej zestawia ze sobą te kolory. Kluczem do dobrego ubrania się, do dobrego wizerunku dla zgaszonej jesieni jest ubranie zgaszonego zestawienia. Zgaszonego, pamiętaj proszę, nie chodzi o to, że on ma być nudne i szarawe, tylko ma być miękkie. Ten kolor nie ma dawać po oczach, tylko ma być taki mięciutki. Dla ciepłej jesieni kluczem do ubrania się jest to, żeby nie wybierała całego chłodnego zestawienia. To znaczy nikt nie ubierze się w takie bardzo chłodne błękity i do tego jeszcze z fuksjowym, chłodnym różem, który tak aż bije na niebiesko, tylko to mają być właśnie ciepłe kolory, które najbliżej będą do określenia kolor ziemi. Natomiast ciemna jesień stawia na całościowe ciemne zestawienia, nawet może pozwolić sobie na odrobinę czerni, byleby nie była od stóp do głów. Zresztą ciemna jesień to jest też taki typ kolorystyczny, który pięknie wygląda w printach zwierzęcych. Czyli jeżeli ktoś chce ubrać sobie panterkę, to najlepiej będzie wyglądała w niej właśnie ciemna jesień. Czy to będzie panterka, czy wężowa skórka, czy jakaś zeberka, cokolwiek, najlepiej ciemna jesień. Czego ciemna jesień nie powinna robić? Absolutnie nie powinna ubierać się cała na pastelowo, to znaczy cała na jasno. Oczywiście to nie tak, że już nigdy nie może ubrać białej bluzki, bo oczywiście może, ale nie zestawi tej białej bluzki z pastelowym niebieskim jako dołem sylwetki, tylko zestawi to z na przykład taką ciemną, świerkową zielenią i wtedy będzie wyglądała pięknie. Czyli całość musi być zestawienia ciemna, a nie jasna. Jeżeli jesteś typem jesiennym albo myślisz, że możesz być typem jesiennym, zostaw komentarz, opowiedz o tym, jak się ubierasz. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw je pod filmem. Zapraszam Cię również do oglądania innych filmów, do subskrypcji kanału, no i do zobaczenia następnym razem.